spała, Brian. Za 11 zł i 54 grosze? Halina! Przynieś naszą specjalność! Synu, wstawaj! Helikopter już czeka na dachu! Mamo, chcę jeszcze spać. Synu, ale za 30 minut zaczyna się szkoła. Mamo, to daj 100 zł pani nauczycielce, żeby tu przyszła. Ale ona musi uczyć też innych uczniów. Ech, to daj wszystkim po słówce. Synu, wstawaj szybko! Mamo, daj jeszcze pospać. Trochę pospać? Zapomniałeś, że masz 10 km do szkoły? Ludziska, sprawdźmy waszą pamięć. Co powinniście zrobić na 3, 2, 1, racja, dać lajka. Mamo, czy my zbankrutowaliśmy? Czy tata stracił swój biznes? Ukrywasz coś przede mną? O czym ty mówisz? O tym, gdzie kalmary, mojito, jajka w koszulce. O nie, synu, to wszystko po prostu przez tą pogodę, która opóźniła nasz samolot dostawczy. Mamo, co to? Moje urodziny? Nie, synu. Oszczędzałam cały rok, więc pomyślałam, że cię uraczę. Dziękuję, mamusiu. Włóż mi to do torby i zabiorę do szkoły. Wszyscy będą mi zazdrościć. Mamo, gdzie mój mundurek? Już jest przygotowany. Daj spokój, mamo. Stówki? W szkole się będą ze mnie śmiać. Chciałem mieć wszyte 500. Skoro chcesz, to zróbmy to tak. Ech, no dobra. Powiem, że to kurtka mojego dziadka. Mamusiu, a gdzie mój szkolny mundurek? Och, synu. No jak to? Zrobię go z mojej starej sukienki. Brian, pokaż swoją pracę domową. Pani Johnson, właśnie wróciłem z Dubaju. Jaka praca domowa? Pała, Brian. Pani Johnson, za co? A tak, jesteś zmęczony. Truja, Brian. Cóż, przyniosłeś odpowiedni podręcznik. Chyba zasłużyłeś na 4. Pani Johnson, w Dubaju było tak gorąco. O, Brian, mi też jest tak gorąco. Pokaż mi to, proszę. Też chcę się przewietrzyć. Dzieci, uczcie się od Briana. Dopiero co wyszedł z samolotu, a już umie temat na 1, 2, 3, 4, na 5. Biedacki, pokaż mi swoją pracę domową. Co to jest? Próbujesz mnie tym obrazić? Pała, biedacki. Pani Johnson, za co? Zrobiłem wszystko, ale nie miałem w domu zeszytu, więc znalazłem to. Więc jak, pani Wiesiu? Tak jak się umawialiśmy? Halina! Przygotuj bufet! Napełniłaś fontannę czekoladą? Nie ma już czekolady. Czekolady nie ma. I co teraz, pani Wiesiu? Dzwonimy do dyrektora. Panie dyrektorze, dyktuję. Zwolniona decyzją dyrektora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ile kosztuje zupa? 36 zł. A ryż z sosem? 45. A bez sosu? 23. A zestaw z kompotem? 28. Podrożało. A co można kupić za 11 zł i 54 grosze? Halina! Przynieś naszą specjalność! Weź to!
A to co? To był gulasz, ale możesz wylizać garnek. Dużo jeszcze zostało. Muszę szybko odrobić pracę domową, to dostanę 5. Jeśli będę się dobrze uczył, to będę bogaty, a potem kupię wyspę z hotelem. Brian, już wróciłeś? Idź i zrób pracę domową. A po co? Jak to po co? Po to, żeby dostać 5. Mamo, mam samochód, jacht, wyspę z hotelem all inclusive. Do czego jest mi potrzebna ta 5? Nic za nią nie kupię. Ale... Powiem nauczycielce, żeby zatrzymała tą 5 dla siebie. Potrzebuję jej bardziej.